Za to dziękuję Benedyktowi XVI. Dziękuję za tą cichą posługę, za niezmienność, za taką, no można powiedzieć, ortodoksję, że prowadził Kościół w tych trudnych czasach, nie dał się jakimś lewackim prądom liberalnym, że no ten Kościół pozostał taki, jaki właśnie ma być stały, że Czasy się zmieniają, ale Kościół jest ten sam zawsze.